przez lata polska policja ciężko pracowała na dobry wizerunek, na odzyskanie szacunku do munduru. Także ci policjanci, którzy tutaj stoją, nagrywają naszą dzisiejszą konferencję. Ten cały wieloletni wysiłek został zniszczony przez rok działań rządu, przez rok poleceń, jakie ci policjanci otrzymywali, jakie ci policjanci wykonywali. Mamy szereg bezprawnych, niezgodnych z konstytucją, niezgodnych z ustawami, rozporządzeń. Mamy bezprawny lockdown gospodarczy. Mamy bezprawne obostrzenia dotyczące maseczek i mamy także bezprawne działania wymierzone w uczestników legalnych zgromadzeń. W zeszłą niedzielę w Białymstoku miało miejsce legalne zgromadzenie. Nikt nie popełnił przestępstwa, a policja prawdopodobnie na wniosek pod wpływem rozkazów, które idą z samej góry, wyłapywała, spisywała, a następnie nękała wezwaniami uczestników tych manifestacji. To jest bezpośrednie złamanie konstytucji, prawa obywateli do manifestowania. Szczególnie skandaliczne było wydarzenie związane z uderzeniem, popchnięciem starszej pani, która upadła, uderzając głową o beton, narażając się na straty. Pani, która doznała uszczerbku na zdrowiu. W związku z powyższym wystosowałem pismo, które dzisiaj złożę zarówno do komendanta wojewódzkiego policji, jak i komendanta miejskiego policji, w którym proszę o wyjaśnienia tej sytuacji, w którym proszę o wyjaśnienie. Na przykład, czy funkcjonariusz, który uderzył starszą kobietę, został ukarany? Czy funkcjonariusz, który przebiegł obok kobiety, która upadła na ziemię, nie udzieliwszy jej pomocy, został upomniany lub ukarany? Czy komendant akceptuje postawę funkcjonariuszy polegającą na takich działaniach? Czy komendant ma wiedzę na temat stanu zdrowia tej starszej pani? Ile funkcjonariuszy policji było obecnych podczas przedmiotowego zgromadzenia? Ile osób otrzymało mandaty karne i na jakiej podstawie prawnej? I dlaczego funkcjonariusze zatrzymali i przetrzymywali mężczyznę, w którego sprawie interweniowała starsza pani? Domagam się w trybie artykułu 20 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora o odpowiedź na te pytania w ciągu 20 dni. Cała ta sytuacja jest to jeden z przykładów, które mają miejsce w całej Polsce. W całej Polsce policjanci nękają osoby, które są w lokalach gastronomicznych, nękają obywateli, którzy biorą udział w legalnych demonstracjach, wręczają mandaty karne za nienoszenie maseczek na świeżym powietrzu, czego podstawą też ma być rozporządzenie, które nie ma podstawy ustawowej. Całe szczęście sprawiedliwość jeszcze jest w sądach, nasi działacze są uniewinnieni. Paweł Wyrzykowski został już dwukrotnie uniewinniony w związku z mandatem, jaki dostał za brak maseczki. Eksperci przy premierze Morawieckim, którzy doradzają są w Radzie Medycznej przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wprost publicznie mówią, że noszenie maseczek na świeżym powietrzu jest całkowicie bez sensu, jest nieskuteczne i niepotrzebne. Mimo to obywatele dalej z tego powodu są nękani, przed czym tutaj protestujemy i w związku z czym składamy nasze pismo. Czy mają Państwo pytania? To ja mam. Mateusz Brzuska, kanał Masza TV. Jak Pan poseł myśli, kiedy wrócimy do normalności? Czy jeżeli wrócimy na wakacje, to przypadkiem nie wrócimy na jesień znowu do tego samego? Wszystko zależy od tego, czy władza się zmieni, ponieważ osoby stojące na czele tego zamieszania, minister Niedzielski, profesor Horban, tak popadli w to szaleństwo, że wprost mówią, że już nigdy nie wrócimy do normalności. Dlatego do normalności możemy wrócić tylko i wyłącznie wtedy, gdy ta władza się zmieni. Ja nie sądzę, żeby po tylu miesiącach iście w zaparte, wbrew różnego rodzaju podstawom naukowym. Ci, którzy domagali się twardego lockdownu, lockdownu gospodarczego, obowiązku noszenia maseczek na świeżym powietrzu, żeby teraz przyznali się do błędu. Oni mówią wprost, nigdy nie wrócimy do normalności, więc ja mówię wprost, wrócimy do normalności, kiedy ich już nie będzie. Dziękuję bardzo.
kompletnie się nie zgadzam, uważam, że jest to nękanie i my jesteśmy tutaj, ja prowadzę czynności poselskie w ramach wykonywania mandatu posła, to są moi asystenci i państwo, próbując nas legitymować, wpływają na, sabotują nasze działania. W momencie państwo wygotujemy, a potem państwo będą swoje obowiązki, jak tak pan przedstawił, będą mogli dalej robić. Ja rozumiem. Uważam to jednak za nękanie. No, państwo nękają ludzi na legalnych zgromadzeniach, wchodzą do lokali gastronomicznych, spisują, nękają. To jest właśnie nękanie i to doprowadza do tego, że ludzie mają coraz mniejszy szacunek do munduru. Niestety, bo państwo bardzo ciężko przez lata na ten szacunek pracowali, co ja osobiście doceniam, bo widzę, jak poziom bezpieczeństwa w Polsce się pozytywnie zmienił. Niestety przez ostatni rok, przez to, że państwo wykonują te rozkazy, ta sytuacja, stosunek do policji bardzo negatywnie się zmienił. Także ja idę teraz do pana komendanta złożyć pismo. Jeżeli coś trzeba, mogę podać do siebie kontakt. Pan Jakub Kulesza, tak? Jakub Kulesza, poseł na Sejm. Ja się mogę wylegitymować, ale proszę innych obywateli, moich asystentów nie nękać. Pan jest... posłem. Posłem. Dobrze. Dziękuję bardzo. Idziemy. Ale nie, ja bym państwa zacząłem, pana puszczę, a tu jest jeszcze czynności przeprowadzimy. No tak, ale ja panu tłumaczę, że to jest nękanie. Nie, ja jeszcze złożę... ja państwu, to proszę. Oczywiście ma pan prawo złożyć, co pan chce. Informacje, a my poprosimy o dokumenty. Będzie pan miał teraz możliwość też i dokumentanta powiedzieć. Albo o tym, PESEL. W tym momencie. Narażają państwo skarb państwa na niepotrzebne koszty sądowe. Linia orzecznicza jest proszę ustalona. Sypie się szereg uniewinnień w związku z działaniem, jakie państwo prowadzą. Legitymować się można. No to nie ma problemu. Później będziemy się przerzucać pismami. Co? Dokładnie. Bardzo a podatnik bardzo. Za to wszystko zapłaci. Konfederacja, wolność i niepodległość.